Przepraszam, że tak się przerwało, ale mój przyjaciel Marek do mnie zadzwonił, nie powiem w jakiej sprawie. I właśnie to co wam powiem o tej stronie jeszcze. A, i jeszcze po prostu jak te dzieci tam, jak się klikało na te dzieci i nie się nie zdążyło kliknąć, to wyskakiwali Rochwardi Otylia i tam było napisane UPS! Try again! Czy coś w tym stylu. I oni stali tam po bokach tej strony. Przepraszam, że tak sobie ciągle włosy miziam. Ale po prostu mi się moje włosy podobają. Druga gra to była z Barbie Mariposy. Gdzie po prostu sobie ciągle ten warkoczek. W zeszłym filmiku tak robiłam, bo zawsze ma jakiś, bo gadanie do kamery jest właśnie w jednym miejscu, jest trochę nudne, bez obrazy. Ja bardzo lubię nagrywać, ale po prostu lubię sobie też mijać swoje włosy. I tam było z Barbie Mariposy i potem była taka scena jak, bo Mariposa Ryla i Ryna, czyli te bliźniaczki, dwie wróżki, Ryla miała chyba różowe, a Ryna niebieskie i po prostu one właśnie tam wyruszyły, żeby znaleźć królowej wróżek Marabelli Antidotum, bo ją otruła zła wróżka Hedla. I tam spotkały takie syrenki malutkie, po prostu one spały w swoich kotykach i się obudziły i ten krzyk tych syrenek zbudził potwora, chyba tak to było w tej bajce, w tym filmie z Barbie. Po prostu ta gra polegała na tym, że właśnie te Barbie Mariposa Ryla i Ryla, nie Barbie Mariposa, tylko po prostu Mariposa Ryla i Ryla musiały uciekać przed tym potworem i zbierać mu szelki. To brzmi komicznie, ale ja naprawdę lubiłam w to grać. I jeszcze trzecia gra, właściwie stronka, Barbie Akademia Księżniczek, bo ja tam lubiłam bardzo, nie wiem czy to była jakaś gra, czy po prostu tam się logowało, czy to była po prostu taka bez logowania, ale tam po prostu się wpisywało swoje imię i to właśnie ta kartka tak leciała do tej maszyny losującej z filmu. Oczywiście była chyba taka gra, bo ja tam pamiętam, że tam była taka scena, taki z obrazek książeczki ilustrowane, że tam po prostu Barbie była w tej akademii i ją witała doktor Privet. Ta dobra pani dyrektor, bo jeszcze była ta zła, Dame Devin. I bardzo lubiłam to. I przy tym jeszcze ja grałam frankfurterki, jak grałam w tą grę, to po prostu później podrapałam się, to po prostu po nodze, to po prostu później to po prostu po kolacji pamiętam, jak lubiłam oglądać CBBS i tam taka dziwna bajka w Finblusie leciała. Moja koleżanka Sandra, która kiedyś była ze mną w doli, w stadninie, ona po prostu miała z tymi Finblusiami plecak. Nie pytajcie. Nie obrażam cię, Sandra, ale po prostu ona już nie chodzi z nami do szkoły, bo ona chyba była w innej klasie, w młodszej, bo wtedy była w drugiej. Ona chyba była w pierwszej. I co ja chciałam powiedzieć? A, i wtedy oglądałam taki właśnie program Ale Żart, on się chyba nazywał. I tam po prostu było zawsze taki sketch. Było takie podzielone sketchy, że na przykład było kilka, w każdym odcinku jakiś sketch z piratami. I tam było nawiązanie do tej historii, że dzieci, chodźcie na kolację, zawołała mama, a ich żołnierzyki inne zabawki używały. To było oczywiste nawiązanie do tej historii. Wtedy zawsze płakałam. Tak jak na przykład był dobranoc do ogródki. Przeminął dzień, już ciemna noc, a gwiazdy lśnią na niebie.
Ja zawsze się tego bałam. I potem właśnie... I jeszcze teraz opowiem o rzeczach z Barbie, które miałam. Ten część dedykuję dla Niny. Po pierwsze, bardzo lubiłam soczki Hortex. Bardzo je lubiłam. One były takie multivitamina i Hortex i Tim Bark. Hortex kiedyś wydawał współpracę z Mattel soczki z Barbie i Hot Wheelsami, ale już przestał. A Tim Bark wydawał kiedyś właśnie soczki z bohaterami Disneya. Zaczęło się od Kubusia Puchatka, potem było z autami, księżniczkami. A teraz są z Krainą Lodu i Toy Story. Ja ci nie dam, ja ci nie dam, ja ci nie dam, ja ci nie dam, ja ci nie dam. Tak zmarnować się! Tylko z Toy Story 4. Ja ostatnio oglądałam z Dareczkiem na feriach u babci. I Toy Story to świetna bajka. Ale Toy Story jest taka bardziej chłopięca. I szkoda mi, że Kraina Lodu nie dostała Oscara. Naprawdę, bo to świetny film. Mówię wam. Gdyby po prostu pozbierać do kupy te wszystkie usunięte sceny, wielu fanów by chciało, bo w pierwszym zamyśle koncepcyjnym Kraina 2 miał być o wiele, wiele więcej o dzieciństwie rodziców Anny i Elzy, o tym jak się poznali, ale postanowili to wyciąć dla kolejnych piosenek i dla kolejnych śmiesznych żarcików. A tak mówili, że kolejna część Krainy Lodu będzie, druga część Krainy Lodu będzie bardziej doroślejsza, taka spokojna. Podczas gdy tam były żarty Olafa, jak po prostu powiedziała Elza, że Anna i Kristoff powiedzieli, że jedziemy z tobą, bo Sven nie mógł powiedzieć, bo nie umie mówić, to Olaf biegał w sukience i powiedział: wezmę przekąski, nie, wezmę ziemniaki, nie, wezmę kartofle, on chyba powiedział, tak, on powiedział: wezmę kartofle. I co do piosenki, wygrała jakaś piosenka z Eltona, filmu Eltonie Johnny, jakiś Rocketman. Podczas gdy, mówię wam, te Into the Unknown, gdyby wybrali, pokaż się, czyli tę piosenkę z jaskini, jako piosenkę do Oscara, to gwarantuję wam, żeby wygrała, bo ta piosenka ma według mnie taki potencjał. Jest o wiele mniej znana niż, nie, o wiele mniej znana, tylko o wiele mniej doceniana niż chcę uwierzyć znał, ale teraz ma nawet jej fragment w głowie. Show yourself! I'm no longer trembling. Here I am, I come so far. You are the answer I waited for all of my life. Oh, show yourself, let me see who you are. A potem, come my darling, homeward bound. I Elsa, I am found. I potem ta piękna przemiana sukienki. Show yourself, step into your power. Grow yourself into something new. You are the one you've been waiting for. Ona się kot odezwał. All of my life. Oh, show yourself. Chuszki śpiewają. Wygrała, to bym wygrała, to bym wygrała Oscara. Ale to nie o tym, o Barbie. I właśnie Tim Bark wciąż je produkuje z Barbie. Ja lubię odchodzić od tematu, właśnie dla starowie. I właśnie, o, Lili chce wejść. Wezmę Lilkę na rączki. Wezmę mojego malutkiego Lilaczka na rączki. Tutaj będzie malutki towarzyszył. Jeszcze nie. Lilusia, zejdź. Kiciuś pomachał do kamerki. I właśnie z Hortexem. Hortex zawiązał jakoś w 2011 roku współpracę z Mattelem. I właśnie wyprodukowali soczki z Hot Wheels i z Barbie. I z Barbie to było z takimi lalkami. To było z lalkami.
Tam były lalki narysowane, ale w koronach i kokardkach, bo wtedy była taka linia brokatowa, że właśnie Barbie wtedy była taka jakby lalka, a tam była nawet chyba lalka, której nigdy nie wyprodukowano, tylko została stworzona na potrzeby reklamy. I zrobili jej zdjęcia. To jest ta rysunkowa Barbie, jak kiedyś była faktycznie lalka, tam na tych opakowaniach i produktach. Zrobię taką srebrną, albo była taka z taką grzywką ciętą w paski, w okularach. Teraz wam spróbuję otworzyć, jak ona wyglądała. I wyglądała pierwsza Barbie. Było napisane z Markiem, że się spotkamy, ale nie powiem gdzie. Właśnie taka Barbie, z tego nam wyglądała pierwsza. Zresztą nie potrafię rysować korony, ale się starałam. Takiej faktycznie królewskiej, mówię tylko taką albo diadem. Przyjmuję taki naszyjnik, jak wyglądała druga Barbie. A trzecia wyglądała... Nie, ona była z kokardką, przepraszam. Wyobraźcie sobie, że na tej drugiej Barbie była kokardka, ale narysowałam inaczej. Ale nic nie szkodzi, tak mniej więcej te Barbie wyglądały. I potem jeszcze miałam taką fazę na Barbie, że na moim starym komputerze, który wkrótce będę miała, bo dlatego naprawdę za kilka dni, nie za jakieś dwa tygodnie, nie za jakieś kilka tygodni, a więc na moim drugim kanale Wikusia LPS Archiwum, którego jak nikt nie ogląda, to właśnie, dam wam też linka do niego w opisie, to właśnie jest... No właśnie będą kolejne filmiki, tak, ale nie tylko z 2016 roku, ale też z lat 2012-2013. Ale gdy byłam taka malutka i miałam taki cieniutki głosik. I to naprawdę są super filmiki. Ja tam po prostu pisałam takie opowieści i mogę wam przytoczyć kilka cytatów z tej książki, bo ja lubiłam tam pisać opowieści filmowe z filmów Barbie. Chociaż tam mieszałam kolejność scen, przynajmniej w jednej opowieści, którą ja napisałam, czyli Barbie, Podwodna tajemnica 2, opowieść filmowa.